Chwała Bogu. Jakie to szczęście, że spotkali się sami wyznawcy Chrystusa Jezusa, którzy na każde Jego słowo są gotowi uczynić to, co On pragnie. Wielce zachęceni samym Panem, który był na ziemi i który tak pięknie wykonał wolę Ojca. Ale to boli. Bez bólu nie ma. Skoro w naszych sercach ma być wypisane prawo Chrystusowe, to pomyśl, jakbyś tak po sercu sobie pisał, bolałoby. A musi być wypisane. Możesz się odsunąć. O taki kawałek. O. Jak grubość tego długopisu na przykład. Już nie będzie na sercu pisane. Na przykład wezmę długopis tyle od kartki i mogę pisać i ty nie będziesz wiedział, co ja napisałem, bo na kartce nie zostanie żaden ślad. Ale jeśli zbliżę długopis do kartki i napiszę miłuję cię, spojrzysz, o! I tak Pan Jezus chce pisać w naszych sercach, żeby ludzie rozpoznali, że On miłuje nas i ich. Dlatego Bóg mówił, obrzeźcie serca swoje, aby On mógł to uczynić. To musi być zdecydowane w nas, że my chcemy tego, co chce Bóg. Jeżeli ktoś nie chce tego, co chce Bóg, to umknie, cofnie się, bo będzie bolało i będzie kosztowało. Ale kto rozumie, że musi kosztować i musi boleć, ten wytrwa, aby mimo tego bólu i mimo tego kosztu Bóg dalej wpisywał swoje słowa dla swojej chwały. On mówi, że Jego słowo nie wraca do Niego puste, ale czyni w nas to, z czym zostało posłane. On zdobył nas sobie na własność, abyśmy się stali Jego kartką, czystą, oczyszczoną krwią Jego Syna. I żeby mógł napisać wszystko, co tylko zechce. Bo naprawdę nas kocha i zależy Mu na naszym zbawieniu. Nie jest zainteresowany mówieniem do nas. On powiedział, ile jeszcze będę mówił do was. On jest zainteresowany, abyśmy zachowali to, co On mówi do nas. Od ciebie zależy. Co zrobisz z tymi dwoma kazaniami, które były dotychczas? Czy przystawiałaś swoje serce do Słowa Bożego, aby tam mocno zostało to napisane? Bo chcesz tego? Czy chcesz ratować siebie samego, czy samą siebie? I myślisz o swoim szczęściu, a nie o szczęściu Chrystusa. Pójdziemy dalej słowami naszego Pana. Pytaniami i odpowiedziami, na ile Bóg da nam na to dzisiejsze głoszenie. 1 Koryntian, 2 rozdział. Ile cię dotychczas, jeszcze mam zadane pytanie, ile cię dotychczas kosztowało należenie do Boga i ile cię bolało należenie do Boga?
Czy tylko tak jakoś człowiek sobie podążał, rozpychając się, pokazując swoją niezależność, swobodę dla swoich pomysłów? Czy człowiek zrozumiał, że krzyż to znaczy koniec? Koniec twój, mój, aby żył w nas Chrystus. To jest przerażające, że na tej ziemi codziennie jest mnóstwo zgromadzeń i mnóstwo ludzi przychodzi na te zgromadzenia i odchodzą jeszcze gorsi niż przyszli, bo podeptali po kolejnych słowach, które miały ich zbawić, a będą ich oskarżać. Tak jak Jezus powiedział, moje słowa są po to, aby was zbawić, ale jeśli nie dacie się zbawić, to będą was oskarżać. Także myślmy i rozważajmy to, że sprawa toczy się o upodobanie Boga, o Jego miłość do nas. Tak bardzo Bóg umiłował nas, że dał swojego Syna, abyśmy my przestali żyć, aby mógł żyć w nas Jego Syn. To boli, musi boleć, bo Syna bolało. Syn cierpiał, więc my cierpieć musimy. Chodzi mi o cierpienia Chrystusowe, nie z powodu grzechów. I tutaj w tym 1 Koryntian 2,16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Nie tak, Panie? My myślimy, że byłoby lepiej, gdyby wszystkim było dobrze. Gdyby wszyscy czuli się komfortowo, nigdy nie musieli narażać swojego charakteru na przeciwności, żeby wszystko działo się zgodnie z pomysłem człowieka, żeby nigdy nic nie było, co by człowiek musiał przyjąć, a to nie byłoby według pomysłu człowieka? Któż poznał myśl Pana? Czytamy dużo książek, ludzi, którzy piszą książki i chcą przekonać tych, do których piszą, że oni poznali myśl Pana. Raczej nie ma takiej książki, która by mówiła od razu, wiecie, ja nie wiem, co Jezus myśli, ja nie rozumiem w ogóle Jezusa, ale myślę, że coś wiem na temat życia i to wam przekażę. Zaczyna się, Bóg dotarł do mnie. Bliscy, wierzący ludzie mówili mi o tym, żebym napisał tą książkę, bo jest bardzo ważne, aby to do innych dotarło. I nawet wymieniani są ci, którzy brali udział w tym, którzy wspomagali, a nawet są wymieniane komentarze, w których ci uznane nazwiska mówią, to jest dobra książka, ona wiele dobra w twoim życiu zrobi. I co? Nic się nie zmienia. Długopis nie doszedł do kartki. Człowiek przeczytał, o fajne nawet, fajne, tak fajnie ułożone, takie przyjemne świadectwa. Pamiętaj, gdy czytasz Boże Słowo i wierzysz Bogu w każde Jego Słowo, to będzie cię przenikać z jednej strony rozkosz, kosztowności tych słów, a z drugiej strony ból oddzielania od tego, co cielesne. Od tego, co się ludziom podoba. I kończy się życie, by się ludziom podobać.
rozpoczyna się życie, by Bóg był uwielbiony w Tobie i we mnie. I wtedy ten człowiek nie jest zbyt szybki, by pisać książkę, dopóki całkiem nie pozna Pana. I wtedy taka pozycja, gdy dociera do rąk innego wierzącego, uczy tego człowieka krzyża i życia za życie. Nie łaskoczy serca. Odkrywa rzeczywistość. Ale taką książką wielu wzgardzi. Ona nie będzie bestsellerem chrześcijańskim. Nie będzie drukowana w milionach egzemplarzy. Będzie raczej mało rozpowiadana. A inne Boże dziecko, gdy się dostanie do tej pozycji, będzie dziękować Bogu za tego brata, który przeżył to i mógł o tym napisać. Interesuje nas tylko prawda. Prawda o nas samych i dla nas samych. Ona jest jednoznaczna. Nie my, lecz Chrystus. Wyrok został wydany na krzyżu. Gdy On umarł, wszyscy umarliśmy, aby już nie żył żaden z nas, ale by żył w nas Chrystus. I to boli, ale po tym bólu jest wielka radość. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Paweł wiele razy pisał, czyście próbę nie przeszli, lecz my przeszliśmy próbę. I wiemy, że w nas żyje Chrystus. Że nie prowadzimy życie udawania chrześcijan, ale żyjemy dzięki Chrystusowi na tej ziemi. To jest piękne, móc żyć dzięki Chrystusowi. 1 Koryntian, 3 rozdział, 16 i 17 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I znowuż pytanie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was i Bóg zazdrosny jest o Ducha Świętego, któremu dał w nas mieszkanie? Jakież to jest drogocenne. Wiecie, nasze życie jest krótkie. W tym cierpieniu jest łaska. W tym cierpieniu jest coraz więcej w nas tego, co naprawdę potrzebujemy, żeby innym móc prawdę powiedzieć o Chrystusie. To nie my sami siebie zmieniamy. My możemy chcieć, ale to musi przejść przez całe doświadczenie krzyża. Przez śmierć starego człowieka, aby mógł żyć nowy człowiek. W chrześcijaństwie nadal wielu żyje starym życiem, chociaż się ochrzcili. Nadal świat i jego pożądliwości bardziej pociągają niż Chrystus i otwarte niebo. I łatwo człowiek sprzedaje swoje pierworództwo za przymijające rzeczy. Ale pomyślcie, każdy, który wytrwał do końca, będzie mieszkał z Bogiem. Nieważne, co na drodze swojej spotkałeś czy spotkałaś, ilu ludzi, którzy mienili się chrześcijanami, a nimi nie byli, zostawili po sobie złe świadectwo. Nie ma usprawiedliwienia dla nikogo z nas, że źli ludzie mówili o Chrystusie, bo prawdziwy Chrystus mówił do nas, chodząc w ciele po ziemi.
i możemy słyszeć Jego słowa dzięki mocy Ducha Świętego w swoim własnym sumieniu, sercu i umyśle. Myśl o Nim, nie szukając usprawiedliwienia dla upadłego życia w innych upadłych ludziach. Naucz się chodzić w Chrystusie, aby Twój ślad nie był śladem upadków, ale śladem zwycięstwa. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was, ten, który ożywia, który napełnia chwałą? Radujmy się więc Panu, pamiętając, jeżeli będziesz umykać od tego rylca, którym będzie wypisane w twoim sercu Boże Słowo i będziesz tylko cieszyć się, że coś tam było zapisane. Już wystarczy cierpień. Już ja na początku, jak się nawróciłem, wystarczająco cierpiałem. Już nie chcę więcej, chcę się teraz tylko cieszyć Chrystusem. Lecz czytamy, że ci, którzy należeli do Chrystusa, do końca cierpieli. Cierpieli nie tylko od świata, cierpieli dużo od tych, którzy mienili się wierzącymi, a jednak nie ustali. Bądź do końca Bożą świątynią, należ do Niego, a On przeprowadzi cię przez te wszystkie wydarzenia. Jeszcze 1 Koryntian, 5 rozdział, od 6 wiersza. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Czy nie wiecie, że walka o swoje imię powoduje zakwaszanie? Jeżeli mamy o cokolwiek walczyć, to walczmy o to jedno imię. O imię Jezusa Chrystusa w nas. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Chwała Bogu za to. Dawaj to serce, dawaj je Panu. Poboli, ale zobaczysz, jaki owoc jest tego bólu. Tego, co pragnie twoja dusza, będziesz mógł oglądać w codzienności i będziesz się cieszyć świętym życiem i świętą społecznością z Bogiem codziennie, nieustannie i w dzień i w nocy. Bo Bóg chce, aby Jego dzieci chodziły w społeczności z Nim. Twoje ciało czegoś potrzebuje, tak? Wiesz, co Jezus mówi? Czego nasze ciało potrzebuje? Wiemy. Niech ten krzyż więc będzie na nas. Niech On ten krzyż wykona w nas. Po co w ogóle powstał ten krzyż? Aby nas zabić. Abyśmy nie żyli my, lecz Chrystus. Wiecie, tęskni nasze serce do bycia na zgromadzeniu, na którym są wszyscy umarli, a żyją dzięki Chrystusowi. Ale według Słowa Bożego to zgromadzenie dopiero będzie wtedy, kiedy wróci Jezus. Bo pszenica i konkol rosną razem, aż do żniwa. Ale zdarza się czasami, że dwóch lub trzech lub niewielu tych, którzy należą całkiem do Jezusa, spotkają się. I wtedy Jezus mówi, to jest taki przedsmak bycia razem w czystości Chrystusowej. Jest czas łaski, czas dołączania. Tak jak było czytane, Jezus nie przyszedł, aby potępiać, ani też zabijać. Przyszedł zbawiać. Pamiętaj, nie zgadzaj się na ulgi w twoim życiu, kiedy
pozwalasz swemu ciału kierować twoim życiem. Twoje ciało nie należy już do ciebie. Ono jest pańskie. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Pomyśl o tym, bracie i siostro, i skończ ze swoją walką o twoje imię. Ono jest beznadziejne. Kto by w twoim imieniu nadzieję pokładał, zginie razem z tobą. Jest tylko jedno imię, Jezus Chrystus, w którym kto nadzieję pokłada, ten żyć będzie na pewno. Cóż znaczyłby Paweł, apostoł, gdyby nie Chrystus żyjący w nim? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Co by to było za ochrzczenie w imię Pawła? Wspaniały Boży człowiek, ale nic by nie dało temu, który by się w imię Pawła ochrzcił. Paweł nie był czysty. Jezus jest czysty. Dawaj to serce Panu. Jeszcze jest czas, jeszcze trochę, nie wiemy, może krótko ci zostało życia, ale spędź je dla Pana z radością i wdzięcznością. Będzie boleć, na pewno będzie boleć. Gdy zamiast twoje będzie musiało być pańskie najpierw. I zawsze pańskie najpierw, a twoje później, później, później umrzesz. I nigdy więcej nie zrobisz swojego. I chwała Bogu. Bo ci, którzy w Panu umierają, szczęśliwi są. 1 Koryntian, 6 rozdział. Od 9 wiersza. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Kto to są niesprawiedliwi? Ci, którzy wydają niesprawiedliwe wyroki, którzy własnym ciałem wyrokują o tym, kim kto jest, na co kto zasługuje. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Ilu pojawiło się cudzołożników, którzy są uważani jako małżeństwa. Czyż nie wiecie, że oni Królestwa Bożego nie odziedziczą? Ludzie mogą im dawać prawa, ale Bóg tego prawa im nie daje. Ludzie mogą myśleć, że są bardziej miłosierni. Gdy będą bardziej miłosierni, wtedy ludzie na pewno będą się dobrze czuli w zborze. Ale co to daje, że ludzie się będą dobrze czuli w zborze, a przyjdzie Pan i oni nie będą mogli wyjść Mu naprzeciw? 10 rozdział tego 1 Koryntian. Jakby się chciało, żeby tak wszyscy, każdy z nas, taki święty bohater dla Pana, taki święty człowiek, który mówi, choćby nie wiem co, to Pan jest najcenniejszy, najważniejszy. Zakochałem się w Panu, zakochałam się w Panu. Nie mogę nic zrobić innego, jak tylko to, co On będzie chciał. I będę czynić wolę Jego, aż wróci. Moja dusza tęskni do Niego, aby Go spotkać. I 16, 17 wiersz tego 10 rozdziału. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
Wiecie co, wydawałoby się coś takiego. Kiedyś ludzie chcieli sobie przyjąć imię, które spowoduje, że oni będą jedno. Wybudowali wieżę Babel. I przy niej skupieni chcieli być jedno, jako ludzkość. I Bóg przyszedł i pomieszał tam języki. Ponieważ to nie było imię jego syna. A tylko jego syn może naprawdę zgromadzić ludzi, aby byli jedno. I wydawałoby się, że najlepszym sposobem byłoby to, że gdy my się nawracamy, wszyscy zaczynamy mówić jednym językiem, który tylko my, chrześcijanie, rozumiemy. Bez względu na to, gdzie się kto nawraca w świecie, zaczyna mówić dokładnie tym samym językiem. To byśmy się dogadali wtedy. Ale Pan ustalił to inaczej, że to będzie język życia. Życia, które będzie mówić o tym, kto mówi do nas. I tym językiem na całej ziemi chrześcijanie się nawzajem rozumieją. Chwała Bogu za życie, które może być tą mową z nieba, że wszyscy poznają, że Chrystus był tutaj, aby nas uratować. Amen. Amen.